<laughs> Witam Was bardzo serdecznie. Mówi A.L.A.N. A tak bardziej oficjalnie Alan Osiński. Pod swoim imieniem i nazwiskiem wypuszczam swoje wiersze. Dzisiaj usłyszycie mój najnowszy wiersz: Świat. Jest to biały wiersz bez rymów. Dotyka on problemu, który w ostatnich chwilach najbardziej mnie boli. I ten problem to brak miłości, zrozumienia i dobroci. Bo wszystko to, co z tyłu zauważam w tym pojebanym świecie, to tylko obojętność, obojętność, obojętność i jeszcze raz obojętność. Postanowiłem o tym napisać. Mam nadzieję, że ten wiersz poruszy wasze główki i może jakoś to wspólnie naprawimy. Bo jako jednostka jesteśmy bardzo słabi, ale jeżeli zbierzemy się w siłach, to uwierzcie mi, że jesteśmy w stanie zmienić ten świat. Okej, okay, posłuchajcie. Świat. Drażnijmy świat bardziej niż dźwięk piłowanych paznokci. Mam dość! Pytam: czy zostałem tu miłość? Nikt mi nie odpowiada. A czy jest tu nienawiść? Słyszę krzyk: zabiję cię! Ktoś puka do mych drzwi. To strach! Mówię. Proszę, rozgość się. On rzuca się na mnie. Otwiera mi oczy. Widzę obrazy. Zaczynam mieć dreszcze. Chyba się od niego zaraziłem. Nagle wychodzi. <laughs> Łapię oddech i wysyłam maila do Boga. Gdzie jesteś? Pomóż nam. Mail nie doszedł. Skrzynka przepełniona. Widocznie jestem jednym z miliona, kogo odwiedził strach. Słyszę pukanie. To na pewno nie drzwi. Zaglądam do łazienki, ktoś ponownie puka. Zapalam światło, patrzę w lustro. To anioł, mówi. Nie dasz rady zmienić świata. Spójrz na siebie. Jesteś brudny, nie pamiętasz przeszłości. Przyszłość nie pamięta o tobie. Mówię. Zostaw mnie, odejdź. Odpowiada, Haha. ty chcesz mnie nastraszyć? Pisz sobie, jesteś nikim, spójrz na podłogę. Co widzisz? Puste butelki po alkoholu. No właśnie, jesteś najsłabszym z najsłabszych. Nie masz sił, by walczyć. Zbijam lustro, upadam pod drzwiami i resztkami sił szepczę. Kochałem, jak mogłem. Wypaczałem, jak mogłem. Walczyłem, jak mogłem. Mogę umierać.